Elo, elo ludziska z tej strony Toma Toma i witam was w kolejnym odcinku z serii Undertale. Słuchajcie, taka mała, że tak powiem, małe wyjaśnienie, dlaczego przez 2 tygodnie nie było filmów. Otóż wyjechałem, byłem na wakacjach, spotkałem miłych ludzi w Chłapowie. Jeśli przeglądacie mojego Facebooka, to może widzieliście mojego jedynego selfiaka, bo tak naprawdę nie wiem, nie lubię jego robić, ale z morzem sobie chętnie zrobiłem. Tak, wyjechałem nad morze. Dobra, koniec wyjaśnień. Lecimy do roboty. No, wiecie, o co chodzi. Cześć! Welcome to Apelia, dearie. Dobra, może tego będę próbował przynajmniej trochę to wszystko jakoś komentować. Wszystko idzie do prawdziwych pająków. No dobra. Kupić... Czy kupisz... Kurde, jak to się nazywało? Żeby to dobrze powiedzieć... pająkowy... pączek? Nie wiem. Nie, dzięki. Cytr pająkowy. Nie dzięki. No, co ten gestyk? Ja skończyłem na kupowaniu pączka. Ja nie chciałem, ale ta dziewczyna... Nawet jak powiedziałem, że nie, ona... Patrzyła się na mnie i... Maskała tymi swoimi ustami. No... Teraz nie mam kasy. No, jestem... No, prawda. Okej, czyli że tutaj gdzieś tak zakończyliśmy, a ja nie chciałem tędy przechodzić. Dobra, zobaczę jeszcze tylko, czy nie to zrobiliśmy. Jakby co, to sorry za... No... Nie, dobra. To jestem w dobrym miejscu. Okej. Tak więc... lecimy na górę. Albo na dół. Też tak można. Tak, to byłem tu. Cóż, to było dosyć łatwe. Ale... Jeden strzał. Dobra. Zbyt łatwe. Toma 2016. Dobra, a teraz to robię na rozum. Thank you.
show z gotowaniem i jajka nie wyszły. No cóż, mówi się trudno, nie? Ulubiony moment z Metatonem. Ale lecimy dalej. Fail. Okej. No i teraz, dobra. Lecimy dalej. Yeah. Oto sobie zapisujemy. Jesteś przepełniony determinacją. Wiecie co? Czytałem kiedyś takie coś, że to nie jest ani dziewczyna, ani chłopak. Możemy dopasować sobie tą postać do obydwu płci, także... No nie wiem. Piszcie w komentarzach, kim chcielibyście, żeby była ta postać. Ale teraz właśnie będzie chyba kolejny boss. Słyszałeś, co on właśnie powiedział? Powiedział, że człowiek, który nosi pasiastą koszulkę, przejdzie tędy. Słyszałem, że oni nienawidzą pająków. Słyszałem, że oni kochają stąpać na nich. Słyszałem, że uwielbiają urywać im nogi. Słyszałem. Albo słyszałam. Muffet! Że tak naprawdę oni są bardzo skąpi. Okej, tego nie przetłumaczę. Niestety muszę się nie zgodzić z tym. Myślę, że twój smak... ale fajna muzyka. No fajne. Dobra, zobaczmy co tam mam. Nice green, dobra. Muffet, check, struggle, pay. Aha, czyli że mogę... Najpierw zobaczę co tutaj jest. Muffet, atak 38. 8? Defense 18.8. Jeśli cię zaprosi na przyjęcie, nie bój się, kochanieńko, kochanieńki. Fioletowy, jej. Myślę, że fioletowy będzie do ciebie pasował. No możliwe. Lubię fioletowy. Dlaczego? Okej. Widać, że tutaj pajączek nam pokazuje, jaki atak będzie kolejny. Muffet. Kurde, jakby to powiedzieć. Powinieneś być dumny, że będziesz takim cudownym ciosem. Możliwe. Okej. Nie powinno być aż takie... Muffet, nalewa ci filiżankę z pająk. Pójdziesz sobie? Nie bądź głupi. Słuchaj, moja dusza to tak trochę... jak na razie, no wiesz, jest bardzo droga. Okej, znam tę mordkę, wiem co to będzie, dlatego już od razu płacę. Płacisz 10 golda. Muffet, zmniejszaj atak na tę mordkę.
grzecznie zapomniałam cię przedstawić. Kurde, będę musiał sobie przedstawić. Ale trudno, następnym razem może przyjdzie do mnie jakiś kolega i będziemy razem to robić. Także to jest też dobry pomysł. Mojemu zwierzęczkowi, tak. To jest czas na zjadanie, czy nie? Bawcie się dobrze. Daggett. O, Daggett! Dobra. To słyszałem o tej walce, to jest to, żeby nie wpaść z żadną panikę ani nic. Bo to nic nie pomaga. Tylko spokojnie sobie iść na górę. Okej. Okay. Może dlatego, że zapłaciłem te 10 golda, to nie było aż takie straszne, ale... Mercy die. Osoba, która nas... Shit! Co to jest? Was is das? Dobra. Okej. Mafet zaciśnia swoje sieci. Oferowała z... dużo pieniędzy za twoje dusze. Dang it! A, minus jeden osoba. Mafet synchronizuje tak z innymi fajkami, ale... Musicie przyznać twórcom, że ta piosenka jest świetna. Mieli taki słodziutki uśmiech. No i co? Daggett? Tak, pamiętam ten atak. Tak, okej, okay, znam ten atak. Muffet znowu zaciśnia swoje sieci. Mogę przyjąć, że zobaczyłam ciemności coś zmieniającego się. Spróbuj coś lepszego, Muffet, niż to. Bardzo ci lubię, właśnie za tą muzykę. Dobra, spróbuję teraz bez tego. O, to czas na obiad, nie? Zapomniałam nakarmić twoje zwierzaczkę. Okej. Daggett! O, oh, shit! Okej, okay, lecimy dalej. Nie idę w dół. Idę w górę. Fuck. Przypał. Daggett! Ale cebula. Znaczy cebula, no przypał. No, rozumiecie. Z tą kasą. Klan z pająków może być wreszcie odmieniony. Daggett! Co to jest? Co to jest? To Daggett! Bez przesady, tak? Nie! Nie będę się leczył. Nie słyszałeś? Pająki są uwięzione w ruinach na generację. Nie będę się leczył, to jest łatwe. Przejdą przed... pod drzwiami. Snowdin jest fatalnie zimne. To nie jest... Ni... To jest... jakbym to powiedział... niemożliwe, żeby przejść. Okej. Okay. Spokojnie. Determinacja. Okej. Okay. Muszę się tylko skupić, będę... z tą kasą z twojej duszy. Przesłać, żeby mogli przejść. Tak to dobrze zrozumiałe. Łów mordę! Ja pier... Dobra, nie, ja wiem, o co chodzi, dlatego... Rebebel. Jeduszko. Będziemy mogli sobie zrobić wakacje, albo może nawet zbudujemy boisko. Ale jak ten atak? Okej. Muffet znowu synchronizuje atak z innymi pająkami. Ale czy to nie jest czas na kotację?
Oj, możliwe. Okej, minus jeden było. Cześć, koleżko. Jest! Wciąż jesteś żywy? O, mój zwierzaczek. Chyba czas na deser. A, telegram z pająków od ruin? Co? Widzieli mnie... jak... widzieli ciebie jak... Nawet nigdy nie... przepraszam. Nie zabiłeś nigdy żadnego pająka. Ojoj! Bardzo wielki niepodzielnik. Myślałem, że jesteś kim, kto nie da nic z pająków. Osoba, która prosiła mnie o twoją duszę, musiała zobaczyć inną. Przepraszam za wszystkie kłopoty. Możesz przyjść, kiedy zechcesz. Bez żadnej zapłaty. Oczywiście złapię cię w mojej sieci i pozwolę ci się bawić z moim zwierzaczkiem znowu. Teraz się sperwię. O kurde. Słuchajcie. Jakie to byłoby chamskie, jakbym teraz zaatakował. Ale tego nie zrobię, bo chcę... Zero golda. Mafet! No i kto tutaj jest skąpy? To była zabawa. Do zobaczenia, kochanienki. Fajnie mi się walczyło. Trochę był przypał. To jest plakat dla Metatona. Dla ostatniego... nie wiem. Następnej sceny Metatona, coś w tym stylu. Tragiczna odpowiedź dwóch gwiazd, kochanków, którzy są rozdzieleni przez los. Wygląda na to, że prawie za chwilę się zacznie, także wiadomo co będzie. O, ten człowiek. Metaton! Czy to może być? Kurde, nie wiem. Moja jedyna prawdziwa miłość. Wyglądasz znudzoną, kochanienki. Po prostu daj ciebie wszystko. Śpiewać? Pewnie! Rozumiem. Rozwalmy ich. Jakby co, to tutaj nie będę śpiewał, dobra? Rozumiem, że tam nagrałem coś z gitarą, ale to nie znaczy, że umiem śpiewać. Także... Moja miłości! Uciekaj! Jeśli co łamie moje serce, włożą cię w kanion. Toś się. Wtedy zginiesz dużo razy. Bardzo smutno. Płacz, płacz, płacz. To takie smutne, że to się dzieje. Takie smutne.
tak smutne, że idziesz do kanionu. Cóż? Aha. O nie, co powinienem zrobić? Moja miłość przepadła w kanion. Kanion z z zagadką. Nie! No, come on! O nie, litości! Każdy kolor ma swoją sadystyczną funkcję. Na przykład zielony robi hałas, a później musisz walczyć z potworem. Czerwone będą... Chwila, zaczekaj no. Widzieliśmy tej zagadki jakieś 100 pokoi temu. No właśnie, pamiętasz wszystkie zasady, nie? Świetnie, więc nie będę marnować swojego czasu. O, i raczej się pośpiesz, ponieważ jeśli nie przejdziesz przez 30 sekund... Zabiję cię. No może cię nie zabiję. Ale mentalnie już jesteś martwy. Ponieważ jeśli nie przejdziesz przez 30 sekund... Spłoniesz! Ha, 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 ha. Chwila. Ha, 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 ha. Moja miłości. Jestem przepełniona żalem, że nie mogę się przestać śmiać. Okej, spróbuję przez to przejść. Mogę. Okej. Tu. Ej, nawet dużo przeszedłem. O, tak przykro. Wygląda na to, że przeszedłeś. Niestety... Nie. Tutaj przychodzą... Ognie, kochanienki. Zbliżają się. Bliżej. Oj, oj. Jeszcze sekundę. Robotyczne. Ring, ring. Uważaj! Chwila, to jest... Alfus, to jest kobieta. Uważaj! Uratuję cię! Hakuję się na firewall! Firewall, serio? O nie, jak to się mogło stać? Znowu pokonana przez... Cudowną doktor Alfys! Dokładnie! No dalej, Metaton! Poddaj się! Ej, nie wiem jakiego głosu tutaj użyć. Nie, naprawdę, przydałaby mi się tutaj jakaś koleżanka. Naprawdę, jakiś ktoś, kto może taki głos użyć, także... Grono znajomych teraz będzie na Facebooku oblegane przeze mnie, także... Nigdy nas nie pokonasz! Nie! Kiedy pracujemy razem! Twoja zagadka się skończyła na... Teraz! Wróć do domu! I nas... Zostaw! Zagadka? Koniec? Alfys, kochanienka! O czym ty mówisz? Zapomniałaś, co robią zielone? Najpierw robią hałas, a potem musisz walczyć z potworem. A no nie walczę, no dobra. No właśnie to powiedziałem, najpierw wydaje hałas, a później musisz walczyć z potworem. Cóż, kochanienki, ten potwór to ja. Degec? Nic się nie stało. To jest to, kochanienki.
odpowiedź, do widzenia. Czy to twój telefon? Najlepiej, żebyś to... to odebrał. Hej! O, ten będzie. To wygląda źle. Ale nie martw się. To jest jedna rzecz, jaką... zainstalowałem na twoim telefonie. Widzisz ten żółty guzik? No widzę. Idź do swojego telefonu, akt menu i naciśnij. Jeju. Przyciskasz żółty guzik. Co się dzieje? To jest to, kochanieńki. Powiedz do widzenia. What the fuck? Lololol. Jestem żółty. Naciśnij teraz! Z. Umieraj! No, ty, ale ja chciałem! Jak to może się stać? Ty jesteś silniejszy niż myślałem, etc., etc. Ja, jakkolwiek. To było za łatwe, także... coś się jeszcze później stanie. Widać, że pokonałeś go. Naprawdę zrobiłeś tam świetną robotę. Dzięki... all thanks to you, czy trzy wymowne kropki. Dobra, będę miły dla Alfy. Nie jest aż taka zła, miły jestem dla ciebie. Co? Nie, to znaczy... ty jesteś tym, który robi to wszystko fajne. Tylko naprawdę zrobiłam... napisałem jakieś głupie programy na twoim telefonie. No może zabrzmieć dziwnie, ale... czy mogę ci coś powiedzieć? Zanim ja cię poznałam, przepraszam. Nie za bardzo lubiłam siebie. Przez długi czas... czułam się jak totalny frajer. Totalna frajerka. Zawsze muszę pamiętać, że to jest męski. Żeński. Przepraszam. Naprawdę nie mogłam nic zrobić bez... Kurde, teraz mam katrę. Bez... no... rozwalaniu wszystkiego wszystkim. Ale... przeprowadzenie cię... dzięki temu poczułam się o wiele lepiej. Więc dzięki, że pozwoliłaś sobie pomóc. Jednakże jesteśmy prawie w rdzeniu. Musisz tylko przejść resort MTT. Dalej, skończmy to. Dobra, mam dosyć tego głosu. Ej, naprawdę dużo mi nie zostało. Ale lecimy dalej. O, dwa pedały! O, cześć. Tak naprawdę... mamy przerwę. Bez zabijania cię, no wiesz. Tak naprawdę nie mów tego Andrzej, dobra? Spoko. Wyglądasz coś. Cześć stary, chciałbym się coś... sobie coś zjeść, no wiesz, jest tak gorąco, no tak chłoda. Ej, to ty znowu. Biznes jest to świetny. Tych dwóch kolegów wykupiło wszystkie moje lody. W sumie to sprzedałem wszystko. Sorry. Ila, mam... chciałbym coś dla ciebie. Duży uśmiech. Co na to? Spoko. Cześć, Sans? A właściwie pójdę z tobą pogadać. Ale najpierw przeczytam to. Lololol. Ej! Idź na górę, na... no... na prawo, żeby... mieć jakieś fajne deale. Spoko. Sorry, Sans. Najpierw tam idę. Ej, sprawdź to. Tak, sprawdź to. Dobra, zobaczę co tam jest. Junk gone. Śmieciowe jedzenie. Pusty. No,
rewolwer. Czapka cowboya. Jakiś klucz. Najprawdopodobniej do Dragon Ball. Nie. Sorry. Nie teraz. Tak naprawdę to do widzenia. No cześć. Dobra. Tak, do tego potrzebuję drugiej osoby. Cześć, Sam. Słyszałem, że idziesz do rodzenia. Co ty na to, żeby pójść ze mną na kolację? Tak, czemu nie? Świetnie. Tutaj. Znam skrót. I się pojawimy gdzieś. Bang! Teleporter. Cóż, jesteśmy. Więc... Twoja podróż jest prawie skończona, nie? Naprawdę chcesz iść do domu. Znam to uczucie, stary. Rozumiem. Może czasami lepiej jest wziąć to, co jest do ciebie dane. Tutaj na dole masz w sobie już jedzenie, picie, przyjaciół. Ale w jakiej to jest kolejności, nie? Ej, słuchajcie, on najpierw mówi tak. Jedzenie, picie, przyjaciół? Nie rozumiecie ogólnie, o co chodzi. To, co musisz zrobić, to jest naprawdę to ważne. W czekoladzie się takich rzeczy nie robi, ale okej. Och, zapomnij. Żartuję. No, ale sans, takich rzeczy się nie robi. Nie odwraca się do kwiatuszka albo do swojego... do swoich pięt, żeby... Nie, no dobra, żartuję, to miało być śmieszne, ale nie było, także... No. Hej. Pozwól mi powiedzieć twoją historię. Pracuję tam w Snowdin, nie? Siadam tam i patrzę na człowieków. To jest trochę nudne. W sumie... głęboko w lesie są takie ogromne, zamknięte drzwi. I oczywiście to jest idealne, żeby ćwiczyć żarty puk-puk. Więc pewnego dnia pukam jak zwykle. Pukam i mówię knock-knock, czyli puk-puk. I w sumie przez drugą stronę słyszę głos kobiety. Toriel! Lololol, Toriel, to jest Toriel. To tam. Więc naturalnie ja mówię. Nie, to jest kolejny taki żart, którego się nie da przetłumaczyć. Nie. Dobra. Może po prostu ten po angielsku. This is kto? This is a very bad joke. Dobra, może inaczej. Puk, puk. Kto tam? To jest. To jest kto? To jest bardzo zły żart. Lololol. Słuchajcie, ja dosłownie mam takie poczucie humoru. Naprawdę, ja takie żarty walę z rękawa, także... Jeśli chcecie jakiś filmik, w którym biorę te wszystkie żarty, to będzie największy przypał. Przypałowy filmik, tak powiem. No. Później ona się bardzo śmieje. O kurde, to jest dobra widownia. Ej ty, muszę sobie zebrać taką widownię, ej. Jakby to był najlepszy żart, jaki usłyszała przez 100 lat. Dalej sypie żartami, a ona dalej się śmieje. To jest to jest najlepsza widownia, jaką kiedykolwiek miałem. Później po kilku z nich ona puka i mówi. Puk, puk. Mówię, kto tam? Stara pani, kto?
Daggett nie przetłumaczę. Daggett. Wow. Nic nie muszę mówić, że ta kobieta była świetna. Mówiliśmy sobie żarty przez jakieś godziny. W sumie musiałem wyjść. Papyrus był trochę zły, że nie, bez jego historyjki nawet. Ale powiedziała mi, żebym przyszedł znowu, kiedy przyszedłem. I znowu, to jest teraz rzeczą. Mówienie złych żartów przez drzwi, to rządzi. No sans, nie patrz się na swojego... na swoją specjalną kość, bo to naprawdę... Ja rozumiem, że może jest... Ale wiesz, my tutaj rozmawiamy, taka kolacja, bardziej restauracja, ale no rozumiesz, że tak zwany you get the point. Pewnego dnia, więc zauważyłem, że ona się nie śmiała za bardzo. Zapytałem, what's up? Co tam? Wtedy ona powiedziała mi coś dziwnego. Jeśli człowiek przejdzie przez te drzwi, czy mógłbyś proszę mi coś obiecać? Uważaj na niego. Broń go. Teraz nienawidzę obietnic. I ta kobieta nawet nie zna jej imienia. Ale... ktoś, kto naprawdę uwielbia złe żarty. Ma to coś, do którego nie możesz powiedzieć nie. Nie możesz powiedzieć nie. Wiesz, o co mi chodzi? Ten żart, który jej obiecałem. Żart, który jej obiecałem. Ale dobra. Wiesz, co by się stało, gdyby ona tego nie powiedziała? Stary... umarłbyś tam, gdzie stoisz! Ej, spoko, stary... tylko z tobą żartuję. Rozumiem. Czy nie zrobiłem dobrej roboty, obraniając cię? W sumie, zobacz! Nie umarłeś! Ani razu! Wiesz co? Nie, chyba raz umarłem, albo parę. Przy online chyba. Ale zresztą tutaj nie widzę. Tutaj nie. Ej! Co to ma znaczyć? Czy jestem w błędzie? Chyba tak. No, jestem. To wszystko. Uważaj na siebie, mały. Naprawdę ktoś o ciebie dba. To jest wszystko, tak? Dobra. Fikusy. Ej, naprawdę to są fikusy. Lolololololo. Cześć. Kiedy ja przyszedłem, zapomniałem zrobić rezerwację. Ale nie chciałem, żebym wyglądał jak zawali, więc przeszedłem dalej. Teraz trochę zjem tego fikusa. Okej. Cześć, duży kolego. Tak naprawdę to robimy ogromne zagadki. Żeby przetrzymać ludzi. Ale teraz... budowanie... tak naprawdę to jest tylko tradycja. Nie możesz iść... dwóch kroków bez robienia żadnej zagadki. No czasami. Pracuję w rdzeniu. Stary, ale była zabawa. Naprawdę, kocham zagadki. Jej.
Jestem komediantem bardzo fajnym. Ludzie śmieją się na moje żarty. Teraz mój syn. On chce być komediantem też. Tak jak jego ojczym. Ojciec, sorry. Ale jego żarty nie są fajne. On mówi te złe żarty. Jest złym członkiem naszej familii. Nieśmieszne. On uciekł, więc nie widziałem go. W sumie jestem złym ojcem. Nieśmieszne. No w sumie to nie było śmieszne. Creepy as fuck, I don't give a fuck. Meta to on coś... Żem się umył. Nie, też creepy as fuck. No mogę iść? Room service? Masz moje... no... Herbatę? Nie, nie masz. Zamknięte od środka. Room service? Masz mojego cinnamon bana? To jest to, co chciałem. Aż tipa. 99 golda! Lololol! Lololololol! No widać. Takie perpetuum mobile. Ludzie, ile tutaj jest tego? Dobra, przejdę się tu. Witam w MTT Brand Burger Emporium. Domu Splend Burgera. Zajaśnij swój dzień. Przepraszam. To przeciwko zasadom, żeby rozmawiać z klientami, którzy nic nie kupili. Kurde, dobra, kupić coś. Tego Glamburgera. Co tu, what the fuck? Okej. Nie. Więc chcesz to czy nie? Nie. Na razie nie. Dobra, pogadam z tobą. Co? Nadal chcesz ze mną porozmawiać? Wpadnę w kłopoty, jeśli będę miał rozmowy z klientami. Sorry. Więc chciałbym być aktorem. Dobra, zasady. Znaczy, porady życiowe. Mam trochę już lat, więc będę mógł ci dać trochę trochę porad życiowych, mały koleżko. Jeszcze masz czas! Nie żyj tak jak ja! Mam 19 lat i właściwie już zmarnowałem swoje życie. Okej. Dobra, porady na temat romansów. Słuchaj, lubię cię, mały koleżko, więc trochę ci pomogę. Nigdy nie interaktuj z atrakcyjnymi ludźmi. No chyba, że jesteś jednym z nich. Wtedy po prostu... No. Tak jak te dwie... panienki, które mnie poprosiło o trochę Splend Burgerów. Ja, naiwny nastolatek, powiedziałem, tak. Zły pomysł. Glamburger Story, Splend Burger, dobra, dajemy. Więc przeszedłem na tą alejkę do tych dwóch dziewczyn. Ej, to są te dwie dziewczynki, dziewczyny, no. I wiesz, co się stało następnego. No mój, wtedy mój
boss widział mnie i zapytał, co ja robiłem, więc hamburgery z moich kieszeni wyleciały mi na ziemię. Nie chciałem stracić... Solidnie ten głos. Nie chciałem stracić twarzy, więc szybko chciałem je pozbierać. Ale jak widziałem waga tych hamburgerów, trochę przyczyniło się do tego, że moje spodnie spadły. Jedna dziewczyna się ze mnie śmiała. Każdy mnie teraz nazywa Burger Portki. Cześć Burger Portki, lololol. Dobra, mamy tatą. Kiedy najpierw przyszedłem do gorących ziem, to było moim marzeniem, żeby pracować z Metatonem. Więc, no cóż, bądź ostrożny, kiedy czegoś zażyczysz sobie, mały koleżko. Dlaczego Metaton jest zły? Stary, czy ty w ogóle zobaczyłeś to miejsce? To miejsce to jest labirynt złych wyborów. Cały czas, kiedy próbujemy coś zmienić na lepsze, on wetuje i mówi, nie, to nie jest tak, jak oni to robią na powierzchni. A, właśnie. Ludzie zawsze jedzą hamburgery zrobione z błyskotek i kleju. Nie zawsze. Zdarzają się takie przypadki, ale nie zawsze. Dlaczego znowu... Inaczej Metaton jest zły. Dlaczego ludzie widzą z nim takie... No cóż, takie atraktywne. On naprawdę jest walonym kwadratem, albo prostokątem. Wiesz, pewnego razu kupiłem tych pakietów online, żeby zrobić z siebie więcej kwadratowego. Kostek jest fajny. Przyszłość? Jaka przyszłość? Nic się tutaj nie zmienia. Ja będę tutaj cały czas. Ale czekaj! To jest jedna rzecz, która utrzymuje mnie przy życiu. Jeśli Asgore weźmie jeszcze jedną duszę, będziemy mogli przejść do powierzchni. Jej! Nowy świat. Nowa szansa dla mnie. Dla wszystkich. Więc... Trzymaj się, mały koleżko, kiedy będę już duży. Będę o tobie pamiętał. Kurde, ten kostek jest świetny. Dobra, kupię jeszcze jednego hamburgera za to. 27, 14, nie no, kupię. Masz to, mały koleżko. Każdego czasu, mały koleżko. Wiem, że to źle powiedziałem. Jeszcze trochę. Słuchajcie, do zapisu. He? Kim oni są? Nikt nie powinien być tutaj. O, cóż. Nie możemy się o to teraz martwić. Klik. Klik. Okej. Co? Oto rdzeń. Chyba. Gotowy? To jest to! Idź do... elewatora, żeby przejść do... góry rdzenia. Ej, właśnie, słuchajcie! Zapomniałem, że mogę sobie gadać z papajem rdzeniem. Brak odpowiedzi. Oczywiście winda nie... działa. Co? I to powinno działać. Cóż, idź na prawo. Dobra. Alfys. No spokój, teraz idź na górę. Nie. Ten tu. Nie ma go na mojej mapie. Zapomnij. Idź na lewo. Alfys zamorduje. Tak, lubię to robić.
Patrzę na corner orb. Alakazam! W mordę! Długo? Okej. Okay. 60 golda w mordę! To było blisko! Czekaj, dlaczego tu jest tak dużo potworów? Znaczy, to nie ma problemu, nie? Musimy iść tylko naprzód. Wygląda jak na to, że nie możesz przejść bez topienia. Ale te lasery się aktywują, jeśli to zrobisz. Wygląda na to, że idą w takim porządku. Pomarańczowy, niebieski. Wiecie co, znając Alpiz i to, że to będzie złe, to będzie tak. To? Dobra, lecisz. No degit, przypał. Dobra. O nie! Czy jesteś ranny? Ja przepraszam cię. Zrobiłem ci złą kolejność. Zrobiłam ci złą kolejność. Wszystko będzie to. Okej, dobra? Ja myślałem, że to idź przez na prawo. Czy ktoś tutaj mógł robić, czy nie? To na pewno mogę tylko trollować. Dobra. Więcej laserów. Okej. Ja tym razem nie... Deaktywuję ci lasery. Wyłączają się. Nie mogę ich wyłączyć. Ja... Okej. Mam to pod kontrolą. Wyłączę zasilanie w tym sektorze. Wtedy będziesz mógł przejść. Okej, idź. Stój! Czekaj, stój! Okej, to było wszystko.
ładowanie. Ono się same włącza. Cholera. Nie powinno się tak dziać. Ja... Wszystko wyłączę jeszcze raz. Kiedy ono się wyłączy, przejdź. A potem stój, okej? Wtedy nie będziesz... No. Widzisz? Mam wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą? O, jak tak mówisz, to się bardziej boję. Okej, pomijać nie. Nie, nie. O, to jak moja mama. Przepraszam, ja. Przyjdź. Dobra. Jesteś wypełniony determinacją. Odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, polecajcie nagrywa dla was, Toma. Cześć.